I tak, moi drodzy, będę zaczynała wykopywać pomału moje te dalie. I tutaj mam właśnie pierwszy egzemplarz dali z tych, z nasion. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, lepiej ode mnie, bo mnie słońce razi, ładna pogoda. I zobaczcie, nawet ładne te kartofelki powiązało. Jak się ładnie przechowa, to po prostu na drugi rok się fajnie rozrosną. Tu mam oznaczone, ja sobie to poobcinam potem, przyczepię, biorę się za kopalnię. Dzisiaj Wam takie różne rzeczy pokażę, co robię właśnie na tym, na działce. Także wziąłem sobie taki ten, będę na razie część wykopię. Gdzieś sobie postawię, żeby ładnie obsychały, żeby nie za bardzo przesechły, ale widzę, że są ładne. Powiem Wam, że ten, jak na te właśnie z nasion, to pięknie popuszczały te tak zwane kartofelki, bulwy. Ja już większość tutaj tych dali wykopałam i te z tego, i te z bulw. Normalnie jakbym nie wiedziała, to na niektórych to bym się nie domyśliła, że to są te z nasion, ładne te kartofelki. No tak sobie będą to leżeć. Tutaj na przykład ile ma tych ziemniaczków tak zwanych. Obsechną sobie. No i taka karpa, to normalnie taka karpa z nasion. No to ta może ta mniejsza. No są mniejsze niektóre, no ale na przykład ta, to nawet nie do pomyślenia jest, że to jest z nasion. Jakby ktoś nie wiedział, to by myślał, że po prostu to jest z tego. Z bulwy. No są mniejsze. Ale ogólnie ładnie się powiązały. Tak wszystko tutaj sobie leży. No i tutaj mam te. Te większe, to już mam z tych. Właśnie z bulw. Leżą. I te wykopałam z nasion, ta panna. Zobaczymy. A nawet coś się powiązało. Z kanny. Żółta. Tutaj też. Z tego. Ta. Przechnie ta ziemia. No w trucinach to będzie przechowywane. Zobaczymy, jak w tym roku to się przechowa. Słoneczniki powyrywałam. I tak całość tutaj sobie będzie leżeć. Nadają pogodę ze 2 dni. Ta ziemia przeschnie, pozbędę się tych tutaj części górnych, wiadomo, i pójdzie do przechowywania. Niektóre takie mają okrągłe bardziej bulwy, a niektóre mają takie bardziej te podłużne, no ale jest tego towaru, jest. Nasiona sobie też pobrałam, zobaczymy w miarę, jak to się przechowa. No na razie to taki Armagedon. Jeszcze do wykopywania mam. Nie wiem, czy to dzisiaj, czy kolejnego dnia. Jeszcze Wam może dynię pokażę, co przywiozłam. No i tutaj patrzcie, te dynie. Coś, jakieś przetwory, chociaż z jednej zechcę zrobić dyni. Resztka tych patisonów, jakieś cukinie, to pewnie na ziarka pójdzie. Fajne takie dyńki. Nie wiem, jaka to odmiana tych dyń. Ręce mam troszkę brudne, no wiadomo, że to trzeba będzie umyć. Już na ogrodzie też sprzątam. Jeszcze ze 4 główki kapusty czerwonej zostało. Także takie prace jesienne, ale dalej mnie naprawdę zaskoczył. Wiecie co, powiem Wam tak. Poszłam sobie na przerwę obiadową i jednak się uwzięłam. Szkoda mi trochę tej pogody, bo ładna pogoda. I wydarłam wszystko, nawet słoneczniki. Także niech sobie to leży. Wygląda to jak nie wiem po czym. Sodoma i Gomora. No ale wiadomo, to wszystko się
posprząta, żeby po prostu przeschła ziemia z tych dali. Także było pracy. Powykopywałam te dalie, powykopywałam tu kanny. To jeszcze tam praktycznie kilka kan i dali mi zostało na ogródku. To innym razem. A to niech sobie przeschnie i potem sekatorem to wszystko poobcinam, poskładam. Jest tego przerażająca ilość. Jak się dobrze przechowa, to będę miała dla siebie i być może jeszcze się będę mogła z kimś podzielić. Także widzicie, wyszło, a wyszło tych dali. No oczywiście stanowisko się dobrze sprawdziło, mimo że to było po pyżu, ale obornik zrobił swoje i piękne porosły. Piękne, piękne, piękne. Nawet te z nasion piękne porosły. Ja się powtarzam, no ale cóż, zobaczcie. Na przykład na tej ziemia fajnie obeschnie. Czy ta. Także dobrze mi koleżanka doradziła, że z nasion można wysiewać i fajnie można sobie rozmnożyć. Pozdrawiam koleżankę Mardar. Powiem ci, że jestem bardzo zadowolona, a ty zobacz, jak to wyszło. Myślę, że jest nawet lepiej, jak oczekiwałam. No, ładne wyszły, ładne. Znamo są niektóre mniejsze, ale widać nawet ten perlic, co było sadzone. Ale mam nadzieję, że wszystko się fajnie przechowa. Jakbym zebrała nasion z tych wszystkich dali, to bym miała ten, nie wiem ile. Nie wiem ile. Na przykład ta to taka maleńka strasznie, ale są ładne, ładne. Są na przykład tamta czy tamta. Ładne. No dobra, co was tu będę zanudzać? Chyba tyle z takich wykopków moich. I zobaczymy, jak to się będzie nam przechowywało, mi znaczy się. Leżą te wszystkie karpy. Nieciekawie to może tak wygląda, ale jest tego masę.